Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam was w kolejnej bitwie, która kandyduje do miana Bitwy Miesiąca i tym razem ponownie Niszczyciel. Obejrzymy sobie bitwę gracza klanu Widmo, Cyrex9en, o ile dobrze czytam, na Halandzie, czyli dosyć nowym okręcie w grze. Jak widzicie, mamy tutaj ósemeczki, także jesteśmy top tierem i tych Halandów w bitwie jest aż sztuk 4, także trochę tego pływa. Przynajmniej w tej bitwie pancerników mało, no bo kto chce walczyć z torpedami, które pływają 90 parę węzłów. Tylko po 4 na stronę. U przeciwnika są raz, dwa radary i jest Smoleńsk, także na to trzeba uważać. No i zobaczymy, co tutaj Cyrex9en ugrał. U przeciwnika jest jeszcze jeden Europejczyk, u nas jest Kagero, także zobaczymy sobie bitwę tutaj w wykonaniu, no, na Halandzie. Włączymy dźwięk, żeby trochę bardziej dramatycznie było. No i przyspieszymy, zobaczymy, co się tutaj będzie działo. Torpedy widzę, że nie są skrócone, 15-kilometrowe. Przy czym zrobione full bot torpedy, Halland, torpedy Halanda osiągają 95,3 węzła, także tam jest dosyć spora różnica. No 5 węzłów to, o ile dobrze pamiętam, nie mylę niczego, bo wydaje mi się, że właśnie 5 węzłów dodaje skrócenie tych torped. No to wydaje mi się, że to do przeżycia to jest, to wtedy będzie ponad 12 km zasięgu, także na spokojnie. Chyba. Na razie torpedy puszczone tak asekuracyjnie. I B przejmujemy sobie na razie za darmo. Są 4 deki u przeciwnika, przy czym no, B jest kapowane. Na A już są czerwoni, a na C... C też jest kapowane, także widzicie, że te dedeki tam gdzieś są, ale nie wiadomo, co robią. Pierwsze torpedowanie nic nie trafiło. Te torpedy fajnie trafiają w przeciwnika, ale damage jest troszeczkę biedny, także no coś za coś. Trafień będzie sporo, ale damage mniejszy, więc w zasadzie wyjdzie nam porównywalnie na to samo, jeżeli chodzi o to, tylko więcej czasu po prostu będziemy potrzebować na wbicie podobnego damage'u. Jest Smoleńsk. Fajnie, żeby się zadymił w jakiejś rozsądnej odległości od nas, wtedy można by mu przytyknąć ten dymek, te torpedy. Na Smoleński to jest doskonała kontra, ten Halland. Szybkie torpedy, na które Smoleńsk nie ma nigdy czasu zareagować, jak już płyną w jego dym, to on przeważnie tam stoi. A jeszcze gorzej, jak płynie sobie na wstecznym i torpedy z... O, jest dym postawiony przez Smoleńska, także zaraz tam będzie pewnie częstowany. 33 sekundy do końca dymu. No, już widzi, gdzie stoi. Pięknie się wyświecił i poszły ryby. Tutaj trafiły dwie ryby w woostera w międzyczasie. Nadal widzę, że zepsuta jest ta funkcja w powtórkach śledząca torpedę czy pociski. Pokazuje nam jakieś losowe miejsce na mapie. Złapał nas teraz z woostera radar, ale już chyba tutaj nikt nam... Nie, trzy okręty do nas celują, także niebezpiecznie. Smoleńsk chyba się nawet nie ruszył przez cały ten czas, bo widać, że pociski wylatują z podobnego miejsca. No niestety, nie możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda z bliska tym torpedowaniem. Wejdzie coś? Weszły dwie. No i pięknie. Szkoda, że jedna wyrzutnia tylko została odpalona, bo jeszcze dwie torpedki i pewnie bomba smoleńską się w tej chwili jeszcze nam zalewa. No nie, jednak nie myślałem, że damage leci. Mamy 2 do 0 w okrętach w międzyczasie. I torpedujemy kogo? Chyba tak puszczono po prostu asekuracyjnie, gdyby tam ktoś sobie stał w tym kapie. Akurat te torpedy na DDK wystarczają w większości, w zupełności. Dwie torpedki i jest po gościu. A w DDK trafić jest o tyle łatwiej, że są torpedy po prostu szybkie, także DDK wiadomo celem jest mniejszym, ale można sobie tutaj poradzić. Szybkie torpedy to mniej czasu na reakcję, mniej miejsca, bo one szybciej się do nas zbliżają, więc musimy reagować dosyć szybko. Halland rozstrzelał ich Halanda, także stracili pierwszy okręt wreszcie. Zobaczymy, gdzie tu Cyrex popłynie. Mamy zajęte C. O, pięknie, ktoś dostał. Z zalaniem. Któryś z dedeków tam siedzi w dymie zapewne. Jeszcze jedna torpedka w celu. To już 6.
No tutaj niebezpiecznie podchodzi sobie Cyrax pod Clevelanda, tam jeszcze jest Worcester w pobliżu. No ale, że jest sztorm, no to troszeczkę jesteśmy bezpieczniejsi tutaj. To szybciej możemy zniknąć. No ale radar i tak nam tutaj może wyświecić nam okręcik. Nasi się troszeczkę tam rozpierzchli spod A, została Georgia i Salem, reszta naszych okrętów jest w zasadzie na C i nie wiem czego ona tam pilnuje. Tutaj siedzi sobie Hindenburg z Leninem na full hubsie praktycznie i nie robią nic sensownego. O tyle dobrze, że jeszcze mamy przejęte dwa kapy, bo w okrętach przewagi zbytnie to nie posiadamy. Kogo tu będziemy torpedować teraz? Bismarck jest dosyć łakomym kąckiem. Czyżby? No zasięgu wystarcza. Przyspieszymy nieco. Bo to jest teraz szukanie celu. O, wykrył nas Halland przeciwnika. Na szczęście mamy wsparcie Edynburga, naszego Hallanda i Hindena, więc powinien sobie tutaj z nim Cyrax szybko poradzi ze wsparciem drużyny. Też jest mocno fokusowany, bo już pięciu do niego celuje. Te torpedy płyną jak? No, niegroźnie dla nas na szczęście. No, topnieje to HP i to mocno. No, trzy torpedy ktoś tam złapał. Chyba Bismarck. Tak jest, Bismarck dostaje torpedki. Już się zrobiło 90 tysięcy na liczniku. Udało się zniknąć. No tu jeszcze jest dym postawiony od Edynburga, także można tym bardziej z niego skorzystać, chociaż nie ma co strzelać teraz w zasięgu, nie mamy żadnego okrętu. Republika na full HP jeszcze po 10 minutach bitwy prawie. Widzę, że zupełnie odmienna taktyka od mojej, czyli puszczanie jednej wiązki torped i potem obserwowanie, czy okręt zmienia kurs, czy nie, i puszczanie wtedy drugiej. Ja zawsze puszczam wszystko, co mam, i może to jest błąd faktycznie, może warto jednak te powtórki oglądać, może można się zawsze czegoś nauczyć. Dwie torpedki Republika przyjęła, no i zobaczymy, czy ma chęć jeszcze na więcej, chociaż widzę, że zaczyna się kręcić, ale może coś... Nie, chyba za mocno poszło do przodu. Dostała Alzacja z tyłu jedną. No i na 6-6 mamy Republikę, która naprawiła zalanie, więc torpedujemy znowu. I teraz od dziobka, także jest szansa na wbicie kolejnego zalania na Republice. Za 8 sekund mamy gotowe kolejne torpedy. Tam Władywostok mamy na 10 km. No 5 do 2 we fragach się robi, także no nie wygląda to dobrze. U przeciwnika jest sporo obitych okrętów. O właśnie, wchodzi nam zalanie. Republika teraz się będzie tutaj zalewać pięknie i mamy w międzyczasie wsparcie. 131 tysięcy. Może to jest jakaś metoda. Muszę popróbować, bo ostatnio powiem wam, że bawię się trochę na tym sprincie, gdzie jest 12 na 12 na wyścigu zbrojeń i dedeki naprawdę rozdają tam karty. Dobrze zagrany niszczyciel potrafi utrzymać flankę i to dosyć długo. No i tym bardziej biorąc pod uwagę to, że straszne kampienie jest na tych rankingówkach, bo wszyscy nie wiem na co czekają, na to, że dedeki przejmą te boosty i będą sobie strzelać z odległości, robić damage, nie wiem co to tam jest za zamysł w ogóle tej gry, ale no kamperiada jest straszna, także w takie zgrupowania fajnie się puszcza torpedy. Na Simce już udało mi się raz stuknąć 300 tysięcy. No ale trzeba wziąć poprawkę na to, że tam HP okrętów się odnawia, więc nawet na jednym okręcie możemy gruby wynik zrobić. Puszczone teraz wywładka. Republika ma 2900 hapsa, także mógłby ktoś się dobić, bo szkoda torped. A wyświecić się teraz byłoby dosyć ryzykownie, bo tu są trzy pancerniki, jest z tyłu Smoleńsk jeszcze dosyć blisko. Kolejna torpeda wchodzi w zalanie, tym razem we Władka. To już jest 16 torpeda w celu. No i jednak torpeduje tutaj Cyrax z tego tą Republikę. Myślę, że czekał na to, żeby torpedy miały szansę trafić w oba okręty. Chociaż nie wiem, czy taki był zamysł, czy po prostu Republika się naprawia. I Alzacja tu jeszcze płynie, także no widzicie, że jest co robić z tymi torpedami.
To widzę, że Cyrax lubi sobie wcisnąć Z-kę, żeby zobaczyć, jak te torpedy będą uderzały w przeciwnika. Ja też to bardzo lubię, ale niestety w powtórkach musimy się tego pozbawić, bo jak widzicie jest problem z... O, pięknie. Nie pokazało, ile torped trafiło w cel, ale zapewne dwie. I Republikę mamy na koncie. 200 tysięcy, moi drodzy, damage'u i dopiero pierwszego fraga żeśmy zrobili. 20 torped już wpakowanych. No, przeciwnik tutaj ostro ciśnie do przodu, widzę. Nasi gdzieś tam pokitrani przy... O, Lenin w ogóle nie ruszył się z tego kapa nawet na C. Montana i Hindenburg ganiają tego obitego przez nas już w międzyczasie Tirpica i teraz są totalnie odcięte od walki, gdzie wszystko rozgrywa się w pobliżu kapa B. Halan z Olandem sobie walczy. Słyszałem opinię, że te działa są dosyć dobre. I przyznam się, że ja... O, kolejne dwie torpedy tam przyjęła Alzacja. Przyznam się, że ja używam tych torped jedynie defensywnie. No chyba, że mam osłonę terenową lub ktoś postawił dym, z którego mogę skorzystać, no to wtedy sobie troszeczkę postrzelam. Ale w większości przypadków to tych dział używam tylko i wyłącznie do obrony własnej i koniecznej. Dziwne, że Smoleński się na mnie interesuje, bo to 2,5 tysiąca hapsa, warto by było dobić dzisiaj, który jest na flance i może torpedować nam Dubsko, no ale... Udało się zniknąć. ...227 tysięcy, dwa fragi. No i zostały praktycznie przeciwnikowi, połowa drużyny została, ale wszystko jest bardzo mocno poobijane. W najlepszym stanie jest Alzacja i Władywostok, a reszta to już takie ogryski. Puszczone w Smoleńska bodajże. On tu sobie dosyć pewnie płynie prosto cały czas, nie zmienia kursu w ogóle. No niestety nie możemy sobie spojrzeć z perspektywy torpedy na cel, ale chyba... O, no pięknie złapał. Pięknie złapał, tu się w ogóle nie spodziewał żadnego ataku z tej strony. A dziwne, bo miał na znaczniku przecież na mapce ostatnią znaną pozycję okrętu i widział, że tu jest dedek z tej strony. Ładne torpedowanie. No ale Smoleńsk płynął sobie po prostej linii, także nie było opcji, żeby to nie trafiło. Lenin wreszcie coś zamordował tam. Mamy 3 fragi, 240 tysięcy na koncie. Przyspieszymy nieco, bo tutaj będziemy teraz polewali sobie na Władzia. On ma jeszcze 42 tysiące hapsa, także dosyć sporo. No i widzicie, że sytuacja się ładnie wyrównała. 4 do 4 w okrętach zostało. Po 8 fragów. Muszę spróbować tak pograć właśnie, żeby nie pakować wszystkich torped od razu. Tylko troszeczkę te torpedowania od siebie rozrzucić w czasie. Może to jakoś będzie korzystnie wpływało na moją celność. Zobaczymy. No tutaj z Clevelandem walczy na 9 km Halland. Zostało 55 sekund, także dobrze byłoby nie zginąć. No Cleveland teraz trafia. A nasze pociski się w większości kruszą niestety. No ja bym znikał, ale to za wyspę się zaraz schowa, nic go nie wyświeci, nie. Mamy kolejny pożar na Clevelandzie i naprawiamy swój własny, który pali nam dupsko. No i zostaje 20 sekund, 250, 3000 ponad damage'u, 3 fragi. 25 to... O, mamy 4. fraga. No i wynik końcowy przedstawia się następująco. 254 tysiące, dreadnought, duży kaliber i wsparcie, 4 fragi, 25 torped zamontowanych na pokładach okrętów przeciwnika i bazowy exp ponad 3000 delikatnie. No i z mojej strony na dziś to jest wszystko, także zapraszam do komentowania i oceniania, a tymczasem do usłyszenia i na razie.